Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku, gdzie zapraszam Was na sportowy haul. Dawno takiego u mnie nie było, chyba był tylko jeden z tego co pamiętam. Jakoś rzadko kupuję ubrania takie typowo na siłownię, ale powiem Wam, że tak ostatnio dobiłam i zużyłam, że stwierdziłam, że nie, czas na coś nowego. Dobra, pokażę Wam parę rzeczy i pokażę Wam jeden gadżet, o który się dużo z Was mnie pytało właśnie na Instastory, bo na Instastory bardzo często Wam pokazuję, gdzie ćwiczę, co robię i ostatnio powiem Wam, że z siłowni przerzuciłam się na basen, ale teraz w tym okresie takim bardzo gorącym, bardzo letnim przerzuciłam się z siłowni na basen, ale i tak te rzeczy mi się przydadzą, bo na siłownię niebawem wracam. Dobra, pokażę Wam może najpierw ten gadżet. Ten jest akurat taki, że muszę go oddać, bo jest za duży. Po prostu jest tutaj za szeroki. Chodzi o taki pas, który zakładacie na swój brzuch. On się składa, ja Wam go zaraz ten otworzę, albo nie, przyniosę Wam mój, który się już mi sprawdził. Ten pas, jak widzicie, ten też jest jeszcze inny, a mam jeszcze inny, no ale dobra. O co chodzi? Ten pas po jednej stronie jest jakby taki gumowy, albo właśnie tak jak, nie wiem, jak macie bieżniki, maty do ćwiczeń, a po drugiej stronie jest najczęściej materiałowy. I tą właśnie stroną taką gumową, albo tą właśnie taką matową, przykładacie to do brzucha, on ma po jednej stronie właśnie rzep, którym zaciskacie sobie ten pas i w nim, w tym pasie ćwiczycie. I co on takiego daje? Daje to, że dwa razy więcej się pocicie, dwa razy więcej jakby zrzucacie sobie z brzucha. I ja po tym pasie rzeczywiście widzę dużo większą różnicę, ten brzuch dużo szybciej spada, więc naprawdę na duży plus. Jeżeli chodzi o ten pas, to ten kosztował 5,99 i jego możecie dostać w każdym sklepie takim sportowym, z rzeczami sportowymi, czy tutaj w Stanach, w TJ Maxie, w Marshallu, czy w Rossie. Czyli w Polsce też powinniście szukać takich pasów, na przykład w TJ Maxie. Też Wam się powinny właśnie pojawić. I tutaj na przykład na opakowaniu macie, że wystarczy 10 minut w ciągu dnia, 5 razy w tygodniu, przez 30 dni będziecie widzieć najlepsze efekty. Ale ja Wam powiem, że ja używałam go przez 2 tygodnie i widziałam naprawdę bardzo fajne rezultaty. Kolejną rzeczą albo rzeczami są to staniki takie typowo sportowe, czyli takie też topy, można je spokojnie używać na siłownię. U nas dziewczyny chodzą właśnie w takich topach, brzuch mają na wierzchu i do tego mają zwykłe leginsy, albo takie właśnie typowo sportowe. Ja używam sobie tych staników właśnie typowo pod jakiś t-shirt albo właśnie pod bluzę, bo ja lubię się na siłowni mocno spocić, więc ja jestem najczęściej, możecie mnie najczęściej spotkać bardzo grubo ubraną, bo ja chcę się jeszcze bardziej spocić, więc zazwyczaj zakładam na przykład ten stanik pod taką bluzę jak ta, która też jest moją nowością. I tych staników kupiłam chyba sobie ze 3 rodzaje, czy 4. I one nie były drogie, bo one kosztowały coś około 5 dolarów. Tutaj mam kolejny stanik. Jak widzicie, ten jest troszeczkę innym wydaniu, bo jest tutaj z takim jakby ala prześwitem. I z tyłu też ma taki prześwit. Kolejny stanik. Jak widzicie, troszeczkę już w innych odcieniach, w szarościach, w bielach i w czerni. Jeżeli chodzi o tą bluzę, którą już Wam pokazałam, ona ma taki fajny, duży kaptur, ma takie fajne, dość szerokie tutaj pachy, jest tak jak widzicie, jakby z takiej bluzy obcięta, jest ładnie zakończona i ma tutaj taki, i tu ma firmowy napis, i tu z tyłu idzie ten napis. Rzeczywiście bardzo jest fajna, wygodna i taka nawet latem do chodzenia. Ja nawet lubię teraz chodzić w niej czy po domu, czy właśnie jak się wybieramy na siłownię. I ona kosztowała coś około
$19, jakoś tak, ale widziałam, że teraz ostatnio była przeceniona i chyba kosztuje już tylko 14. Kolejne rzeczy kupiłam w outlecie Nike'a i to są akurat takie leggingsy, takie ala spodnie dresowe. I powiem Wam, że całkiem fajnie się sprawdziły, chociaż byłam na początku do nich tak uprzedzona, bo mówię, nie, to nie są takie zwykłe leginsy, takie wiecie, leginsy, że obcisłe, tylko jednak troszkę tą nogawkę mają rozszerzoną, ale ta nogawka jest na tyle mało rozszerzona, że mi nie przeszkadza przy ćwiczeniach. Tu ma znaczek Nike'a, takie zwykłe, proste klasyki ze ściągaczem, bardzo ładnie w nich się wygląda, ładnie tak wszystko podkreślają. Te spodnie kosztowały coś tak około $14. Kolejna rzecz to bluzka, taka typowa bluzka właśnie na siłownię, która ma już wszyty właśnie stanik, ma tutaj takie właśnie ala gąbeczki i ja powiem Wam, że ja właśnie najbardziej lubię takie bluzki na siłownię, bo wtedy czuję się bardziej komfortowo. Bardzo fajna bluzka, taka widzicie w takich kolorach miętowy z białym i akurat to jest fila i to chyba udało mi się zdobyć w jakimś TJ Maxie i ona kosztowała też jakieś, nie wiem, coś około $10, może troszkę więcej. Kolejna rzecz z firmy Nike i to jest taka fajny taki podkoszulek, który się właśnie też zakłada na te staniki sportowe w takim fajnym zielonym odcieniu. Ta kosztowała akurat w TJ Maxie 5,99 i też mam w takim drugim kolorze, w takim różu. Bardzo fajna, z taką właśnie siateczką, więc nawet jak się spocimy, to cały czas mamy przewiew. I ostatnią rzeczą, którą zakupiłam właśnie z takich tych sportowych typowo, to są takie leginy. Zobaczcie, jakie one są żarówiaste, ale bardzo mi się spodobały. Te są akurat z firmy Adidas i też je kupiłam właśnie w outlecie Adidasa. Tu mają taki ala ściągacz, ale on jest w środku, więc jest niewidoczny. I one na początku kosztowały $55, później przecenili na $29, a ja je kupiłam za $14. Ale bardzo mi się spodobały, są takie właśnie, wiecie, energetyczne, takie zrób coś, rusz się. I tutaj też jeszcze mają kieszonkę na kluczyk właśnie od siłowni. Kochani, już tak na koniec chciałam Wam powiedzieć i pokazać nowy model zegarka od Daniela Wellingtona. Dostałam właśnie nowy model. Wybrałam sobie akurat ten. Jest to ten z białym paskiem, z białą tarczą i ze srebrnymi tutaj wstawkami, bo jest też taki drugi, tylko że ze złotymi elementami, ale ten mi się bardziej podobał i stwierdziłam, że na lato jest idealny, czy do sportowych, czy do eleganckich rzeczy. I jak zawsze macie minus 15% ode mnie z kodem i kod jest ważny do 15 lipca tego roku. I to wszystko. Koniecznie dajcie znać, co Wy ostatnio kupiliście sobie na siłownię, jak Wam idą ćwiczenia, czy lubicie jednak basen, czy może siłownię, czy w ogóle jakiś inny całkowicie sport. Piszcie mi koniecznie. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa! So let's get back together. We can be totally right. We can be sweet love all night till the morning. It will be forever. I believe and I promise you that I will always be true to you, baby. Let's get